Wszystkim. Myślę, że już możemy zaczynać. Zaczyna się moja projekcja dokładnie o 12:30. Ja już tam. Ja po prostu dawno żadnej projekcji nie prowadziłem i to, że możemy zaczynać. Mam lekką tremę, ale to nic, przejdzie mi. Moja projekcja nazywa się Jak zrobić wektor kucyka. No i tutaj no, po prostu opowiem, jak zrobić wektor na podstawie jakiegoś szkicu albo jakiejś pomebeli z internetu albo jakiegoś screenu z serialu. No i po kolei, tutaj jak widzicie, mamy jakąś bazę, na podstawie której zrobiłem na przykład taki wektor. Tutaj jest akurat dicter, żeby już, no już tam, 12:30 to już zaczynamy. Moja atrakcja będzie trwać mniej więcej 2 godziny, jeśli się czasowo dorobimy. Składa się z tej właśnie tej pięknej prezentacji, którą robiłem na szybko. No i ale też dużo chciałbym poświęcić warsztatowi, czyli po prostu włączę takiego Inkscape'a i pokażę wam, jak to mniej więcej się robi od zera. To akurat nie jest mój szkic, tylko akurat kogoś, kto pracuje w Hasbro. I na tym myślę, że na tej podstawie mógłbym już zacząć już, prawda, robić te wszystkie węzły. Ja już wam poopowiadam, co to za narzędzia, co to za jakieś tam elementy, jakie są skróty klawiszowe takie popularne. Nie wiem, słuchać mnie dobrze? Tak, słychać, no to super. Ja już przez sekundę myślałem, że mnie nie słychać, ale okej, dobra. Żeby nie przedłużać. Inkscape to jest taki darmowy program do tworzenia grafiki wektorowej. Jeśli ktoś miał zajęcia na grafice komputerowej, a ma na informacje, no to może też szybko skumać, że prawda, przypomnieć sobie, że grafika dzieli się na rastrową i na wektorową. Rastrowa to jest mniej więcej, tutaj mamy już mniej więcej wygenerowane, jak tutaj bardzo powiększę, to widać takie właśnie pikseloze i to z dużego właśnie przybliżenia wygląda to jakoś niezaładnie. No, oddalimy to na jakąś rozsądną odległość, a grafika wektorowa to jest mniej więcej coś takiego, że jak bardzo przybliżę, to nie ma żadnych pikselów, żadnych kwadracików i to dalej będzie wyglądać dobrze po prostu. I to jest podstawowa różnica między grafiką rastrową a wektorową. Sobie wektor mogę modyfikować, zmieniać. Mogę sobie coś powiększyć, ale to wam już wszystko dokładnie opowiem. Dobra. Inkscape można pobrać z internetu. No tutaj jest strona producenta. Ja muszę wam jeszcze dodać, że chyba już to raczej nie jest rozwijane. Sobie można pobrać aktualną wersję. Dawno tutaj nie byłem. Jaka to jest wersja? Nie, dalej jest rozwijane? No to nie. Dziwiło, bo przez długi czas Inkscape nie był rozwijany i miałem takie przez chwilę wrażenie, no słucham, tak, zaczyna się, tak, już się zaczęło. Zaczęło. No jest to na licencji GNU, czyli można jakby mieć za darmo i jakby też rozwijać na podstawie tej licencji. No, wektory się używa do tworzenia na przykład jakichś logotypów do firmy. Na przykład jak
robicie logotyp do jakiejś firmy, no to macie na przykład takie zlecenie, zrób mi pan logo firmy, na przykład takiej Coca-Cola. No i tutaj mamy wektor, no i prawda, na przykład w takim Inkscape sobie bierzecie jakiś projekt i na podstawie tego sobie robicie wektor takiego loga jakiejś tam znanej firmy, znanej marki. I potem jest to powielane, wykorzystywane w wielu produktach, czy coś takiego, czy to. To jest też chyba też bardzo skomplikowane, ale to jest chyba bardziej, ja to chyba nie jest wektor. Takie bliki można też robić w Inkscape'ie. Dobra, się rozgadałem. No, Inkscape może zastąpić wam Corela, tam, jak tam. Kiedyś się ktoś bawił w grafikę komputerową, no to może tylko skądś kojarzyć. No, na warsztatach dokładnie mówię te wszystkie tutaj narzędzia. Czy to mówię. O tych warstwach jeszcze popowiem. Dobra. Dalej. No, postanowiłem jeszcze się na szybko przedstawić. Jestem znany tutaj jako Dianday, chociaż niektórzy mi mylą mnie z Dianem. Jestem w fandomie od 2011 roku. Tam pamiętam jeszcze From Mystery 69, kiedy to tam ona jako pierwsza robiła napisy do odcinków, jak to tam gdzieś tam w Stanach leciały te Maltypony, ten drugi sezon, to ona właśnie robiła napisy do tych odcinków, bo ona mieszkała w Anglii i ona już trochę z racji tej różnicy czasowej mogła szybciej obejrzeć ten odcinek i dorobić jakby do tego napisy, a my w Polsce to oglądaliśmy. I to jeszcze pamiętam. Ja obecnie jestem takim artystą, nie artystą, który na przykład robi takie wektory, czy tutaj na Demiantarcie coś tam sobie wstawiam. Tak, no szybko jeszcze opowiem. To moja osoba nie jest częścią prelekcji, tylko wam na szybko opowiem. Tutaj są niektóre moje prace. Czasami robię takie szkice czy wektory. Kiedyś to chyba trochę więcej tego robiłem. Czy to może ktoś... Dobra, ja nie wymagam od ludzi, żeby ktoś mnie kojarzył. To powstało dość niedawno. No, Inkscape 11 godzin. No, czy taki jeszcze szkic ołówkowy Harrisona Forda, jak ktoś kojarzy serię filmów o Indianym Jonesie. Kolejna praca, referencja, czyli po prostu projekt postaci, gdzie po prostu mamy opis, rozpisane kolory, suit mark, imię przede wszystkim, jak wygląda z boku, z tyłu, z przodu. No, czy jeszcze taki kiedyś wektor robiłem. No, ale to jest też dużo, dużo do opowiedzenia. Też nie chcę tutaj kogoś zanudzić tym wszystkim. Dalsze. Kiedyś na MP Polska byłem awatarem Cheerly. Na blogu FG pisałem posty, na przykład szukałem jakichś tam newsów do niedzielnych aktualności. Potem poznałem Rego. No, Demiantar to już tam przed chwilą pokazywałem. Jeszcze mam tweeta. A dodam, nie będę tego otwierać. No i w czasie tych tam 10 lat byłem na paru mitach tam w Warszawie czy w Gdańsku, na przykład na Meku byłem kiedyś. Byłem też za granicą na Galakonie dwa razy. No i poznałem dużo ludzi, którzy mnie na przykład zainspirowali do na przykład angażowania się jakby w działalność twórczą. Dobra, koniec o mnie. Wektory. Te warsztaty będą. No tutaj jak widzicie prezentacja, potem będę coś robił w tym Inkscape'ie. Po prostu wam wszystko opowiem jakby od konceptu przez wybór czegoś, na podstawie czego będziemy robić ten jakby cały wektor.
omówię te narzędzia, o tych węzłach, jaką grubość, bo to też bardzo istotne, jaką grubość powinny mieć kontury kucyków. Kurde. To nie jest widoczne na tych starych. O, na przykład potrafią takie nieanatomiczne kuce robić. Tutaj jak wam dokładnie opowiem, dlaczego jest to źle. No, przede wszystkim źle jest anatomia. Kontur jest niedobry. Kolorak to może nie powiem, ale na przykład takie potrafią robić błędy. Potem poznałem Geza, który mnie troszkę podszkolił w wektorach i potem potrafią robić coś takiego. Na przykład taką flatoszę, gdzie jak widzicie, to jest akurat screen ze serialu i tutaj robiłem no, kontury tak, jak powinny wyglądać, czyli taką linię, która ma odpowiednią grubość i jak taki ustaliłem kontur, to musi być wszędzie dosłownie, tak? Na takie elementy to można dać cięższy kontur, ale to też poopowiem. No, wektor. No, czy jak coś takiego robić? Takie na przykład rzęsy. Jak to robić? Jak pyszczki robić? O, jak to robić? Takie dziurki od nosa, jak włosy robić? Jak takie zakończenie jeszcze robić? Bo to też jest takie proste, jak się może wydawać. Dobra. No jak się zapisuje wektor, to w dużej rozdzielczości. O czym nie będzie. Niestety na tych warsztatach, z racji tego, że już mam tylko 2 godziny, to nie będziemy mówić, jak się robi animacje, komiksów nie będziemy robić, ani gier, ani logotypu firm, ani ikon, ani nie przewiduję sekcji Q&A. Ani też nie będzie obsługiwać innego programu graficznego do wektorów, bo to już po prostu nie mam to już czasu. Dobra, no to już idziemy z teorią. Za chwilę już będziemy na Inkscape'ie coś robić. Dobra. Co tam mam? Koncept. Tak mi w studiu animacji podchodzi taki pan menadżer i mówi: słuchaj Wojtek, no powiedzmy, załóżmy, taki Wojtek pracuje w jakimś tam studiu animacji. I taki menadżer do niego: słuchaj, mamy w słupkach napisane, że bardzo dobrze się sprzedaje, no dajmy na to, o, na taka na przykład Fluttershy i z tego jest duży hajs i chcemy, żeby była więcej w serialu, no to sobie taki Wojtek bierze kartkę i na podstawie tam szczątkowych informacji od menedżera wymyśla tam jakiś tam koncept postaci. Czy tam, nie wiem, czy takiej Pinkie Pie ze skrzydełkami podchodzi do menedżera z takim rysunkiem, mówi, no masz, no. I potem menedżer, dobra, to i z tym do gościa, który zrobi z tego wektor, tak, bo nie wystarczy, bo można tam bardzo dużo dać rysunków, a na przykład taki menedżer powie, no dobra, weźmiemy ten i ląduje w serialu i potem będziemy patrzeć, czy to będzie się sprzedawać. Dobra. No i jak mówiłem, tutaj w Inkscape'ie możemy się opierać na jakimś screenie serialu. Zadajmy coś takiego. To screen z serialu i na podstawie tego możemy mieć takie narzędzie jak rysowanie krzywych. Potem bierzemy edycja węzłów. Oczywiście nie za grube powinno być. Tylko bierzemy tak, żeby pasowało. No tak mniej więcej na szybko, ale
I wyobraźcie sobie robić takie krzywe wszędzie, i na rękach, i prawda, na ogonie, na grzywce, włosach, oczy, i to jest czasami masa pracy, ale efekt jest, może być zadowalający. Co to jeszcze? O, czy screen ze serialu mniej więcej na przykład taki i na jego podstawie też robimy te wszystkie krzywe wszędzie. Oczywiście, żeby to było. Efektem naszą pracą ma być to. Oczywiście musi się zgadzać kontur, elementy, kolory i tak dalej. Możemy na przykład wziąć jakiś pony bez internetu. Albo już mniej więcej gotowe wektory, które jak widzicie tutaj kucyki nie mają wszystkich jakby elementów na sobie. Można też jakby na podstawie tego robić. Bierzemy Inkscape'a i klej. Możemy to też powiększyć. No i na podstawie tego te wszystkie krzywe robić. Oczywiście też, żeby się nakładało z naszą bazą. No i wyobraźcie sobie, po prostu robić wszędzie, tak, te krzywe. To robię niestety na szybko i to może wyglądać tak jak krzywo. Ze sobą razem tworzą taki kształt, który jest w środku wypełniony. Oczywiście można też zmienić kolor, żeby to było dla nas bardziej widoczne. I taki element na przykład jak przy uchu. Tak zrobić, żeby z daleka wyglądało to bardziej, widzicie, płynnie. Oczywiście w odpowiedniej odległości. No jeszcze tutaj. Ciach i... O. Oczywiście trzeba pilnować, żeby na przykład ta linia, nie, może to nie jest zbyt za bardzo widoczne. Na coś innego i tutaj zmniejszę jedynkę. O, i tutaj można zauważyć, że na przykład to jest proste. Ta krzywa, jakby prosta, ten węzeł
jest jakby tego typu, tego węzły z gładkim zaokrągleniem. I tutaj ten węzeł, jak widzicie, ma jakby dwie takie jakby wypustki wychodzą z tego węzła i jak przekręcę, no to zobaczcie, ta krzywa jakby idzie tak i tak. Tylko, że jak to oddalę, no to będzie wyglądać nienaturalnie. Jak zrobić, żeby ten węzeł z tymi jakby narożnikami tak nieprosto zrobić, żeby było tutaj jak prosto tutaj. To robimy tak. Przede wszystkim ten węzeł trzeba wyprostować. Sobie tak zaznaczę Ctrl. Dobra, biorę Ctrl, klikam na to i to się... się zrobi krzywe, to chodzi nam o to, żeby to dalej wyglądało jakby taka linia. Czy jak tutaj tak nałożę. No, widzicie, żeby nie było zbyt dużej różnicy, żeby po prostu jak oddalę, to żeby dalej to wyglądało jak taka linia, tylko że tutaj na wektorze widać, że jest troszkę zakończone w taki sposób. Robi się taki jakby narożnik, który jest jakby... No i tak, tak, i to też jest istotne, żeby... że jak robicie takie narożnik, to żeby on był żeby wszedł jakby w stronę środka, tak? Nie robimy na przykład... Nie robimy tak, bo to jest już błąd, bo to idzie jakby... od zewnątrz, na zewnątrz, a tak nie powinno się robić, czyli bardziej coś takiego. No i tutaj trzeba po prostu to jakby krawędzie robić jakby wszędzie na całej jakby tej postaci, jak są takie jak są takie mniej więcej zakończenia.
żeby to więcej taką. Kontury z mniej więcej na całej postaci, mniej więcej tym sam. Gdzieś troszkę bardziej w środek tej postaci, na przykład tutaj we włosach, no to ten kontur jest troszkę cieńszy. I też są dość specyficzne zakończenia. Jak to bardzo jeszcze powiększę. No widzicie, tutaj mamy linię, kontur. Może to jeszcze bardziej powiększę. No i z tej linii robimy kształt, ten konwertor kontur zaznaczonych obiektów z ścieżki. No to trzeba naprostować. Kontrol, kamyk ten węzeł. Pilnujemy tak, żeby to było mniej więcej prosto. Tylko że to nie zawsze jest proste. Może mniej więcej coś takiego. Ale tutaj to wystawę. Tutaj trzeba trochę większe zrobić. No. Żeby to było bardziej płynne. Czy gdzieś tutaj jeszcze, ale to albo zmienić rozmiar. Kontrolem i jak nacisnę na to, no to mogę powiększyć w taki sposób, że powiększenie jest jakby takie jednolite i bez tego kontrolu, jak tak zrobię, no to ten obrazek będzie rozciągnięty, a nam chodzi o to. Cofanie zmian robimy Ctrl Z, no, czyli takie cofanie. Ctrl I jak tutaj tak zrobimy, to powiększę cały rysunek. Mogę mieć różny rozmiar.
Też istotne w Inkscape są warstwy. Ctrl D robimy jakby duplikację rysunku. I chciałem jeszcze tutaj mówić te rzeczy. To są takie, można obracać, można odbić. Tutaj jest jakby odbicie pionowo. Tutaj jest dość istotna później rzecz. Tutaj są różne skróty klawiszowe, można przynieść obiekt jakby niżej, tutaj jakby wyżej. Tutaj jakby na sam wierzch, albo na sam jakby spód, co później też będzie dość istotne. To są też takie rzeczy jak ustalenie rozmiaru, edycja węzłów. Ja z tego nie korzystam. Ja z tego akurat nie korzystam, wyprzenie obiektów za pomocą rzeźbienia obmalowania. To nas głównie interesują to i może też inne kształty, bo, czy jeszcze gradient. Dobra. Klawiszą delete można usuwać obiekt. To z linijka. Tym robimy kwadraty. Mogę sobie ustalić wielkość tego koła. Też w niektórych wektorach się też może się przydać. Mesh design, z tego akurat nie korzystam. Kontur. I to samo można robić na konturze, czyli tych linii, co łączy jakby cały kształt w jedną jakby całość. Też możemy ustalić kolor tego konturu tych linii całych. Styl. I tutaj dość istotna rzecz.
Tutaj możemy na przykład ustalać grubość tego konturu. Im większa, tym ten kontur jest jakby większy. Ogólnie przyjmuje się, żeby kontur był na samej postaci taki sam, mniejsze elementy to mniejszy kontur. Tutaj można... No, coś takiego zrobić. Tutaj mamy całą paletę kolorów, kontur i tutaj sobie coś można coś wybrać, no to daje jakby wcale jakby kolor na wypełnienie tego, tak. Shiftem wybieramy jakby kolor konturu. Shift i sobie wybierzemy jakiś tam zielony i to nakłada nam kolor na kontur. Bez shiftu to staramy kolor tego wypełnienia. Są jeszcze takie podstawowe rzeczy jak wypełnienie. Czy gumka. Delete. Zanim zaczniemy, to dobrze jest przy takich pracach, które zajmują wiele godzin, wziąć sobie taki duży prostokąt i ustalić go na jakiś szary. I zerową przezroczystość, zerowe krycie. Dlaczego? Żeby po prostu zadbać o swoje oczy. Jak korzystacie z różnych programów, no to można sobie ustalić typ ciemny, żeby po prostu było z monitora mniej białego światła, żeby sobie mniej oczów psuć. Sobie bardziej dbać o te oczy i sobie można ustawić jakiś tam ciemny kolor i jak widzicie z ekranu pada mniej jasnego i sobie na przykład mniej sobie psuje oczy, są oczy mi się męczą po prostu. No. Tutaj szybko omówił warstwy. I tutaj prawym przyciskiem sobie możemy wycinać, kopiować, wklejać, powielać, czyli ten Ctrl D, usuwać. Można ustawić jakieś właściwości tego obrazka. Ojej. Z tego akurat korzystać nie będziemy. Move to layer, czyli przenieść do jakiejś warstwy. Przenieśmy do ponownie, czyli tego szkicu. Grupowanie, czyli coś więcej takiego. Bierzemy jeden kształt, potem shiftem zaznaczamy inny kształt, prawym przyciskiem grupuj. I to nam grupuje te dwa kształty, tak że zachowują się jak jeden duży. Można też rozdzielić grupę. Shiftem zaznaczamy. No i dobra, jeszcze omówię taki myk. To się bardzo przydaje w oczach. Ctrl D. Sobie ustalimy jakiś shiftem jakiś kontur. Jakiś mały. Teraz zrobimy, zaznaczamy ten kształt. Tam jakby kształt pod nim. I ustalimy przecięcie.
że tak będzie bardziej widać, staw przecięcie. I co to nam zrobiło? Zrobiło coś takiego, że jak ten kształt jest jakby na wierzchu i zaznaczamy ten i bierzemy przecięcie, to nam robi coś takiego, że kształt, ten kształt po prostu nam bierze jakby kawałek tego kształtu pod nim. Jakby tutaj jak widzicie dalej jakby jest. Tylko że został przecięty. Można też i tak przycinać kształty. Myślę, że już chyba zaczniemy tam aplikację robić. Bierzemy ten rysowań krzywych i będziemy po trochu robić wektor. Krótką jakby blokujemy jakby możliwość ruszania elementu na warstwie. No to robimy. Może ja będę troszkę mniej mówił. Tutaj robię krzywą. Enter. Mogę jakiś inny kolor ustalić. Shift, jakiś tam kolor ustalę. Jakąś sensowną grubość, żeby to było widoczne. Może nie aż tak. 4 będzie dobra. Mamy węzeł, klikamy kontrol, naciskamy, nam to zmieniło z węzła z naocznikami z gładkimi zaokrągleniami. Jeszcze raz pokażę. Kontrol Z, cofam. Nie świeci się, klikam, świeci się. Kontrol i naciskam i to zamieni nam. Coś takiego. To nam się później przyda. Temu elementowi możemy zmniejszyć troszkę kreski, żeby na przykład ten szkic koncepcyjny był bardziej widoczny. Bierzemy to, tylko przyciągamy. Możemy zmniejszyć i tutaj robimy mniej więcej to samo. To zmieniamy kontur na obiekt ze ścieżkami. No i też trzeba zwrócić uwagę, żeby tych węzłów nie było zbyt dużo, bo jak ma się bardzo duży wektor i jest mnóstwo węzłów, no to przeciążenie dla komputera sprzętu i tutaj trzeba zredukować te węzły. Tutaj spróbuję naprostować. To i naciskamy. Może trochę lepiej.
Chyba nie będzie tak źle. I pamiętać, jak takie elementy jak nogi, no to żeby zakończenia jakby szły do wewnątrz, tak? Czyli coś więcej takiego. Tak staram się robić, żeby to... To nie było zbyt ostre. Delayed. Teraz próbujmy się naprostować. Teraz spróbujmy naprostować. No i tutaj wprowadzę nowy element tych warsztatów. Co to w ogóle jest? To jest coś takiego, na podstawie czego mogę na przykład wyciągać kolory jakiejś tam postaci. Na przykład jak robię jakąś tam postać, no to skąd mam wiedzieć, jakie kolory powinien mieć na przykład ten kontur? A to stąd, że sobie kolory biorę stąd. Biorę tutaj narzędzie próbnika. Sobie jakiś tam kolor. O. I mamy kolor. Jakbym chciał robić AutoJack, no to biorę ten. Widać różnicę? Widać różnicę. To się nam bardzo przyda. To sobie weźmiemy tam. I za 10 minut będziemy mieć AutoJack. No już nam się skopiowało. No i tutaj bierzemy jakby część. To bierzemy próbnik. Trochę za wysoko. O. To trochę lepiej. Bierzemy edycję. Zaznaczamy ten cały element. Teraz zrobimy coś takiego. Musimy tak zrobić, żeby ten kontur jakby przechodził jakby przez środek tego kształtu. I tutaj
tutaj też zrobimy z gładkimi zaokrągleniami. Okej. Pipeta i bierzemy nie shift, tylko po prostu bierzemy sobie kształt, bo to cały kształtem kątu, no to byłoby bardziej tak. Ale nie o to chodzi. No i bierzemy cały kształt tego kłuca, tej nogi. Tej kopyta, przepraszam. Mieszamy krycie, żebyśmy zauważyli, czy to nie będzie później jakichś błędów. No i tutaj można zauważyć, że na przykład to nie łączy się z tym. Tutaj mamy takie narzędzie jak jakby połączenie tych węzłów. Możemy też odłączyć te węzły. Mamy sprawie, że będzie jeden węzeł z tych dwóch, albo odwrotnie oddzielić. Słuchamy kontur. I tak, to idzie na sam jakby wierzch. Robimy coś takiego, no i to wygląda troszkę lepiej. Zaznaczymy oba. Dobra, jeszcze tutaj brakuje. Bierzemy z tymi węzłami, to enter. Chyba ten kontur jest za gruby. Koło czwórka. Z. Tak się też i zdarza. No to szybko naprawimy. Kontrolę można jakby przesunąć element jakby w jedną albo drugą stronę. Jak naciskamy ponownie na element, to
takich narożników, które możemy zwiększać, no to nam się na przykład robi coś takiego. Shiftem możemy obracać w taki sposób, że tutaj jest jakby środek, wokół którego się to wszystko obraca. Na przykład jakbym tutaj wziął, no to ten środek jest bardziej po lewej stronie, tak? No, tak, dużo bardziej na dół. Możemy jeszcze tak zrobić. Okay. A co zrobić, jak na przykład na przykład ten kształt jest niestety tak duży, że nam zajecha tutaj. Można zrobić to po prostu dużo prościej. I pamiętać o tym, że było na odpowiedniej warstwie. Troszeczkę zmniejszamy i już tego nie będzie widać. Jakby to było całkiem na spodzie, no to ten kawałek będzie jakby wystawał i nam psuł w ogóle wektor. No. Grupujemy i mamy całą jakby nogę. I ten zgrupowany element składający się z innych elementów jakby dajemy też na spód. Coś mniej więcej takiego. No i też pamiętaj, żeby to było anatomiczne, żeby pasowało do rysunku. No i to bierzemy się za resztę. Czwórka. Dobra, czwórka. Jest jeszcze coś takiego, że możemy sobie uchwycić dany węzeł i jakby dorobić jakby dalszą część tego węzła. I tak tutaj zrobię z nogą. Takiego. Tak zrobię, żeby to pasowało do rysunku. No i co tutaj zrobić, żeby tutaj nie było takie płaskie, tylko żeby było takie bardziej ostre. Bierzemy styl konturu i tutaj mamy różne jakby zakończenia. Możemy sobie jakieś wybrać. No, czy coś takiego. Łączenie ostre i tutaj można sobie ustalić o, jakąś dużą wartość, żeby zrobiły nam się takie bardziej ostre. Tylko, że to wygląda nie za ładnie, dlatego to troszkę cofniemy. I teraz jeszcze raz będziemy dopasowywać. O, mniej więcej tak i to już wygląda, nie ma na takiej długiej jakby kreski, tylko mamy to zakończenie bardziej delikatne. No i tutaj zrobimy podobnie z tym. Chodź.
No nie, rzeczywiście, to nie wygląda zbyt dobrze, że tak to zrobię. Ten zamienimy na ścieżki i weźmy powoli zaoszczać te węzły. Więcej tak. I tutaj jak mamy, bardzo często na wektorach mamy takie zakończenie, które no nie wygląda na to zbyt dobrze, jakbyśmy to bardzo oddalili, to nie wygląda na to jakoś zbyt płynnie, tak? No to co z tym robimy? No robimy tak. Nie troszeczkę tak. Próbujemy to jakby wyprostować. Troszeczkę wyprostować. I to samo robimy z tym. To możemy troszkę przyciągnąć. I trzeba pilnować się, że jak tutaj wyjdzie jakby w dół, to żeby to też troszkę poszło w dół. Tutaj też jakby idzie w górę, no to trzeba jakby znaleźć jakby kompromis między jednym i drugim. Troszkę przyciągamy i staramy się tak zrobić, żeby troszkę dała nam troszkę wyżej, żeby to przejście jakby szło tak i opadało lekko. I to samo z tym. Tutaj mam troszkę przerwę, to tutaj musimy zrobić to mniej więcej to samo. No i to już troszkę wygląda inaczej. Troszkę inaczej to będzie wyglądać. Troszkę zmniejszymy tutaj, też ważne, że jak manipulujemy tym węzłem, bierzemy kontrola, chwytamy i lekko tak robimy, żeby to się jakby nie ruszało. Powoli, powoli. Nie, to też trzeba zrobić. Zaznaczamy, usuwamy i... Dobra. No i teraz, chociaż to dalej nie wygląda zbyt dobrze, ale już mam jeszcze godzinę, dobra, może zdążę z oczami. Sam spód. Jabłka. Możemy stąd wziąć jabłka. Kopiuj i weźmy tutaj do swojego wektoru. Ja pójdę. Powiększymy i tak to zrobimy, żeby dopasować. Ładne pikanie tak robi, że... Dobra,
Trochę to powiększymy. No chyba to idealnie nie wyjdzie. Musimy chyba wszystko od nowa robić, ale też nie chcę marnować waszego czasu. Może coś takiego zrobię. No i teraz zrobimy jakby tył. Możemy zrobić Ctrl D i to po prostu powielimy to troszkę. Zobaczmy coś takiego. Tutaj zrobimy Ctrl D, zaznaczamy drugi obiekt i spróbujmy to jakby oba jakby obiekty ze sobą połączyć. To zaznaczamy. Tutaj bierzemy połączenie zaznaczone węzły końcowe, wstawiamy już nowy odcinek. Zaznaczamy nowy odcinek. Bierzemy wypełnienie, to może usuniemy, damy to gdzieś na sam spód. Przepraszam. Sam spód to jeszcze wyjmiemy, jeszcze tutaj zrobimy nogę. Albo możemy skopiować z tego. Ctrl D. Próbujmy to jakoś nie dopasować. Spód. I weźmiemy stąd. To jeszcze trzeba zwrócić uwagę na to, że jak robimy takie elementy ciała, które są jakby z tyłu, to kolory się troszkę różnią. Na przykład ułapię, że to będzie wyglądać mniej więcej tak. No właśnie, czy dlaczego? No nie jest dosyć tego samo. No i jak widać tutaj kolor wypełnienia się troszkę różni w porównaniu do tego. Tylko się różni.
Na to trzeba zwracać uwagę. No ja tak, jak też zmieniamy kolor, to zmieniamy wszędzie. Na całym elemencie. Może mówię, jak tutaj zrobić oczy. Kółkami to się dobrze robi jakby źrenice tej postaci, które za chwilę będziemy robić. Spróbujmy to wszystko jakby oznaczyć. Za szybko. Tutaj w oczach, jak możecie zauważyć, tutaj nie ma konturu. Jest jakiś tam kolor. W tej głębi mamy biały. Tutaj mamy gradient. To mamy blikę, który jest po prostu jakby kółkiem. Tutaj w środku to czarne, to też jest jakby taka elipsa powiększona. I też pokażę, jak to się więcej robi. Jaką przezroczystość. To jest zrobione jakąś źrenicę. Zamieniamy na ścieżki. Zrobimy to. Jakąś prostą żarnicę. Przepraszam. No i tutaj staram się zrobić źrenicę, jak mówiłem, i bierzemy jakieś kółko, które bo ogólnie to wygląda mniej więcej tak. Oko kółka tutaj składa się z takiej białej białki. W środku ma kółko, które na którym w wypełnieniu mamy gradient. Głębiej mamy czarne kółko i tutaj bliki i jeszcze takie tęczówki. To się robi mniej więcej tak. Bierzemy jakiś gradient, tutaj bierzemy jedną końcówkę i tutaj drugą końcówkę. Bierzemy jedno i musimy jakiś kolor, żeby było po prostu widoczne.
I teraz drugie, bo tutaj coś takiego robi. No i tutaj jak zauważyliście, mamy tutaj gradient radialny, a nam chodzi właśnie o liniowy. Zamieniamy tutaj mniej więcej tak. I kolor w tej żenicy muszą się zgadzać z tym próbkami. Tak to tutaj tak nałożę, żeby to się nakładało na rysunek. O właśnie, nie wiem dlaczego. Takiego robimy i teraz bierzemy z tymi gradientami, bierzemy jedną końcówkę i próbnikiem pobieramy sobie jeden kolor. Teraz bierzemy tutaj tym narzędziem poziom modyfikowania, dajemy tu drugą końcówkę i bierzemy pipetą kolejny kolor. No i mamy. Te głębsze elementy wokół to dobrze zrobić tak. Ctrl D. Troszeczkę zmniejszamy. Nakładamy tak, żeby to mniej więcej pasowało. Bierzemy tutaj jakiś czarny. Bez shiftu. I teraz Ctrl D i robimy tutaj ten blik wokół. Naciskamy jeszcze raz, trochę pochylamy, bierzemy jakiś biały i tak spróbujmy zrobić, żeby to jakby pasowało do rysunku tutaj koncepcyjnego. Co to jeszcze jest? Chyba tyle. A jeszcze tutaj zrobimy pęczówkę. Czyli mniej więcej coś takiego. Bierzemy z pipety, bierzemy to, z konturu ustawiamy kolor. Teraz tak zrobimy, żeby to było bardziej zaokrąglone. Albo nie, w sumie nie trzeba. Nie trzeba, dobra. Tym weźmiemy to. Enter. I pipetą weźmiemy nowy kolor. Tutaj mamy taki bardziej jasny, zielony. I teraz uwaga, bo to będzie ważne. Zobaczymy. Te dwa elementy grupujemy. Robimy Ctrl D. I tutaj robimy, jak tutaj wcześniej pokazywałem, przycięcie. Po co to w ogóle się stosuje? A właśnie po to się stosuje. I widzicie, tutaj mamy bardziej gładkie i to jakby nie wychodzi na zewnątrz. I dzięki temu mamy mniej więcej taki efekt. I jest to czasami przydatne. I to tak samo z przycięciem zrobimy tutaj. To jak najeżdżamy, to widać, że coś siedzi, jakby dzieje pod tym, tylko co to jest? No właśnie to jest kształt. Ta czubka jest jakby przycięta przez to. No i to za chwilę wam pokażę. No to się fajnie robi. Zmniejszymy właśnie krycie. Zgrupujemy na sam przód, przepraszam. To z tym jeszcze zgrupujemy. Tutaj zrobiłem Ctrl D. Mamy zaznaczony jeden kształt. Potem bierzemy, a to też jest istotne, żeby to było jakby na sprzodzie, bo to będzie za chwilę
czytnie to, co mamy jakby pod tym. Czyli to, co wydaje się bardziej białe. Dobra. To też grupujemy, bierzemy to. Mamy zaznaczone dwa elementy. Nie ustawiamy grupy, tylko ustawiamy przycięcie. Tada. I mamy. Przód. No i mamy to tutaj około plik. I teraz będziemy robić rzęsy. Ułudniemy linię, bierzemy jakiś sensowny kontur. Trójka, może być może czwórka. Dwójka. Zmniejszymy krycie. Skonwertujemy na ścieżki, tak jak to robiliśmy wcześniej, tak jak to robiliśmy mniej więcej tutaj. To przy rzęsach to nie trzeba robić czegoś takiego, żeby nie, nie trzeba. Tutaj usuwamy jeden element, takie, no, tak jakby zaostrzone. A wiem, dobrze, już wiem po co. No nie, właśnie dobrze było. Coś takiego, żeby tworzyło nam tak jakby trójkąt. Teraz tutaj postaramy się tak zrobić, żeby to było równoległe, żeby ta linia była równoległa z tą linią. No i mamy tutaj taką jakby łezkę. Słamy krycie i mamy takiego. I teraz Ctrl D możemy sobie po prostu pobierać ten element. Naciskamy jakby jeszcze raz na to Shift i daje, tutaj nam się wyświetlają takie strzałeczki i jak naciągnę, no to tutaj przy tej pierwszej źrenicy, no to widać taki krzyżyk i to znaczy, że po prostu wokół niego może się cały ten element obracać. Cyfra, Ctrl D, kolejne, czy bez Shift, no to z środka. Mógł się odkryć się obracać. No i mniej więcej coś takiego. Na sam spód i mamy coś takiego. No i jeszcze trzeba zrobić włosy, kapelusz. A to tą parę może zająć. O i tutaj też możemy zrobić tej piegi. O. Tutaj z kolorów. Petą bierzemy kolorek tego piega. Ctrl D, bierzemy znowu Ctrl D, oznaczamy te elementy, zerowe krycie, żeby po prostu to było widoczne, grupujemy, żeby można było to sobie potem, na przykład jakbym chciał, na przykład przenosić w inne miejsce. No i tak bym musiał jeszcze robić włosy, gumkę, żeby tutaj bierzemy czwórkę, bo jak ustaliśmy, że wszędzie ma być czwórka, to wszędzie. Bierzemy kolor tego konturu i ciała taki jak pod koniec to wam to wyślę, to patrzę z tymi kolorami, może się komuś przyda. Muszę wykryć, żebyśmy widzieli ten rysunek. To mi się tak pasowało. O, dobra, jeszcze zrobimy tutaj więcej w tym miejscu. Zmieniamy na ścieżki. Bierzemy to, zaostrzymy. Chciałem to jakoś naprostować.
nie będzie. No to to niestety takie, trzeba takie rzeczy robić. Chociaż jest jeszcze inny sposób, żeby na przykład to nie było widoczne, tak? Co możemy z tym zrobić? Możemy zrobić tak. Uwaga. To jest całe? No właśnie, dobra. Czy pokażę, jak to zrobić sprytniej. Robimy kształt na cały jakby ten element tej linii. Robi nam się coś takiego. I uwaga. Zaznaczamy to. Bierzemy ustaw przycięcie i tada, nie widać tego. Bo jest przycięte. No i to są, tutaj się zrobiły takie linie i to... O, widać, że ten kształt został jakby przycięty więcej w taki sposób i teraz... Generalnie można to robić na różne sposoby, ale ten jest jednym z lepszych. Czyli dwójkę. Oczywiście, jak mówię dwójkę, no to chodzi mi o grubość konturu. Pipetę, czyli shift. Bo jak daję bez shift, no to jakby daje jakby kolor wypełnienia. Nam nie chodzi o to. Ctrl Z cofamy. Czyli wtedy to wybieramy jakby kolor konturu. Przestajemy. Pieszek. Co? Powoli, powoli, systematycznie. To może być skończone. Jak sobie takie dziurki w kucach. Tutaj mamy na przykład Highlife, które też mamy jakby tutaj jakby takie zakończenie tych węzłów w kształcie jakby trójkąta. Jak to robi? No po prostu kształt, który składa się z dwóch węzłów. Jak to zrobić? To jakby dziurkę. Bierzemy to narzędzie, bierzemy jedną końcówkę, tam gdzie się jakby już ta dziurka kończy i wracamy jakby z powrotem. Po co? Żebyśmy mieli dwie linie, na których możemy manipulować. I teraz drugą, która też jest bardzo prosta. I teraz robimy z tego takiego jakby rogala. Nie wiem, czy lubicie rogaliki. To też można manipulować. Nie zachowamy się bardzo cicho. I chyba się zmieścimy w czasie. Nieco jak zrobię ten wybór w takim czasie, no to będzie dobrze. Teraz. Ucho. Jeden. Ciach. Grubo już się podłączyłem, czyli czwóreczka. Bierzemy pipetę, shiftem, wybieramy kolor konturu. No to cały czas jeszcze jest kontur. Zamieniamy na ścieżki. I teraz to robimy tutaj do zakończenia do jakby wewnątrz. Nie na zewnątrz. Tutaj postaramy się wyprostować. Kogoś słyszałem. Mam jeszcze pół godziny, spokojnie. Sorry, że tak już mniej mówię, ale... Chciałem już po prostu to skończyć, żeby pokazać
Można panią robić. Tutaj jedno, drugie. Tutaj kącik z tego. No jeszcze kapelusz. Może zrobię coś takiego. No i tutaj jak jakiś tam wędzel nam zakręca i chcę zrobić końcówkę, to żeby zrobić to tak, żeby to wyglądało bardziej płynnie. Tutaj jeszcze naprostujemy. No żeby to nam się zawodzenie zakrzywiło. Tutaj zrobimy, widać, że to bardziej zakrzywia się w tą stronę, dlatego tutaj zrobimy taką końcówkę. Jeszcze ogon. No i tutaj pamiętać należy, żeby ta krzywa jakby nakładała się na rysunek. I tutaj jak rysujemy krzywą, to
żeby zwracać uwagę, czy, w którą jakby stronę idzie kreska. Tutaj widać, że to robi się z tego, tutaj mamy jakby łuk, no to dajemy jakby węzeł gdzieś tutaj, żeby później można było to troszkę zakrzywić w górę. Tutaj idzie jakby łuk w drugą stronę. To dobrze jest zrobić, powiedzmy, gdzieś tutaj. Tutaj mamy jakby kolejny łuczek. No i tutaj jakby kolejny, bo tutaj mamy też mamy taki mały łuczek. I też łuk. I zobaczcie. No oczywiście wszystko dobrze zrobić tymi zaokrąglonymi. Teraz zrobimy tak. Żeby to się ze sobą nakładało. No i tutaj też tak zrobimy, żeby tutaj nie zakłócić. Tutaj możemy troszkę przedłużyć, to też troszkę przedłużymy, żeby to się najechało i tutaj o co mniej więcej chodziło, o co mi chodziło. Tutaj mamy węzły, które między sobą mają taki zakrzywiony, bo oczywiście tutaj wszystko porobiliśmy na tymi zaokrąglymi z gładkimi zaokrąglonymi. Żeby tam ten nasz kontur jakby gładko jakby przechodził po tym wektorze. Tutaj o, tutaj też zrobimy. Krzywimy. I tutaj jest troszkę zakrzywimy. Mam się ze sobą pokryło. Dajmy czwóreczkę. Bierzemy kolor z włosów. Oczywiście można też swoje kolory staje, tylko że to już nie będzie przypominało Applejack, tylko jakiegoś ocka. Dlatego byśmy nie chcieli. Tutaj usunę, bo tu stosuję taką zasadę, że oddzielnie jakby kształt dla konturu, oddzielnie jakby dla wypełnienia. No bo później to się lepiej z tym pracuje. I tutaj dla wewnętrznych elementów troszkę zmniejszymy grubość kontury, na przykład damy taką, więcej ten kolor zmieniamy na te zaokrąglone, zmniejszymy krycie. Mamy jeszcze 20 minut.
A dostęp czerwony, dobra. Więc coś takiego będziemy mieć. Bierzemy styl konturu, połączeń bierzemy na ostre, bierzemy jakąś dużą wartość i tutaj nam się zaostrzy. Oczywiście trzeba się troszkę zmniejszyć do jakiegoś rozsądnego rozmiaru. To musimy tak niestety zrobić, żeby ten kąt nie był aż tak bardzo ostry, bo nam się zrobi coś takiego. Taki sztylet, a nam nie chodzi o to. Trzeba mniej więcej troszkę zmniejszyć. Mniej więcej coś takiego. Troszkę wyokrąglimy. Bo już te warsztaty będą się za chwilę kończyć. Widzę, że na opartego to można byłoby to na krzyżek zrobić, nie wiem, w pół godziny. No i to też mam niestety zbyt ostre, to się nam nakłada i to nam psuje po prostu ten wektor. To też nam się psuje. Bo wbrew pozorom największa praca jest właśnie przy takich elementach. Niestety. Albo to odpuszczę po prostu. No tutaj jeszcze mamy coś takiego, co tu jeszcze nie omawiałem. Dobra, to może jeszcze omówię na szybko pozostałe elementy tego pomalowania, bo ja chyba tego wektoru nie skończę. Ale to już chyba bardziej przypomina kusę z serialu, tylko że wszystko na podstawie jakby szkicu. Tutaj w ścieżkach mam coś takiego jak odsuń do wewnątrz, o co chodzi. Bo to ten kształt zrobi nam się czy przez to kontrol nawias otwierający i to nam zrobi coś takiego. Oczywiście jest jeszcze operacja odwrotna, odsuń na zewnątrz i to idzie nam to jakby z tym to można sobie zrobić wypełnienie i zrobić ścieżki odsuń na zewnątrz. To nam to ukryje. No,
Dobra, już resztę tutaj nie będę już kończył. Są gdzieś. Cud. Cud. Czy mamy coś takiego jak... O, to jeszcze omówię na szybko. Ctrl D i jakiś inny kolor i w ścieżkach odsuń dynamicznie. To nam robi coś takiego, że możemy sobie usuwać jak mniej więcej chcemy. I tutaj takie rzeczy jak łączymy dwa elementy, damy suma, no to nam jakby połączy w jeden duży obiekt. Jak chcemy na przykład rozdzielić, no to możemy zrobić ścieżki różnica. Ty nam to rozdzieli, mimo że to jest cały czas jeden obiekt. Możemy jeszcze zrobić część wspólna, czyli to nam da jakby część wspólną tego, tych dwóch elementów, czyli weźmie jakby środek. Wykluczenie. Zrobi nam coś takiego. Podział. Zrobi coś takiego. Odcięcie ścieżki. Coś takiego nam zrobi. Można zrobić przycięcie. Dobra. Nie wiem, komu kończyć ten wektor, czy zdam sobie spokój, co bym to jeszcze mówił. No, czy to już mówiłem? Albo to już nie zdążył mówić. To są moje wstawione wektory. Są jest trochę nowsze. Wiecie co, to ja już chyba będę kończył. To już omówiłem już chyba prawie wszystko, co należy wiedzieć w robieniu wektorów. Dziękuję za uwagę. I trzymajcie się ciepło, bo bardzo miło. Na razie.